kampania fabularna najnowszej odsłony serii Call of Duty, czyli Modern Warfare, zahacza o narrację amerykańskich filmów z okresu zimnej wojny, czyli Rosjanie B, Amerykanie jej. Gra wzbudziła w Rosji wiele kontrowersji jeszcze przed premierą, a w tym materiale przyjrzymy się temu, skąd te kontrowersje się wzięły, czy są one w ogóle uzasadnione, czy też może jest to tak naprawdę wiele krzyku o nic. Ostrzegam więc, że w materiale pojawią się małe spoilery z 5-godzinnej kampanii fabularnej Modern Warfare. Nic, co konkretnie tyczyłoby się zwrotów fabularnych, ale bardziej otoczki oraz konfliktu, który jest w niej przedstawiony. O zdanie zapytaliśmy naszego kolegę z redakcji, Marcina Strzyżewskiego, absolwenta filologii rosyjskiej. Rosjanie odbierają to na innym poziomie. Dla nich to nie jest po prostu gra. Nie dla wszystkich na pewno. Oczywiście są tacy gracze, którzy w komentarzach na stronach internetowych, gdzie jest napisane o tych atakach gazowych, o tym, że się gry nie sprzedaje w Rosji i tak dalej, piszą komentarze, nic mnie to nie obchodzi, jakie są wymagania sprzętowe. Ale jednocześnie jeszcze przed premierą w mediach takich ogólnorosyjskich, a praktycznie nie ma już mediów ogólnorosyjskich, które byłyby w pełni niezależne, albo przynajmniej które by się nie autocenzurowały, bardzo wyraźnie nazywano tę grę antyrosyjską. Nazwano tę grę atakiem na Rosjan, prowokacją. To jeszcze było przed premierą na podstawie trailerów, na podstawie skrótów fabuły. Jak więc przedstawia się zarys fabuły Modern Warfare? Dlaczego wzbudza takie kontrowersje? Mamy amerykańskich i brytyjskich komandosów, ukradziony gaz bojowy, ten gaz trzeba znaleźć, są oczywiście ci źli i tutaj mamy dwie frakcje. Mamy złych Rosjan, mamy złych, trudno powiedzieć, czy to są Arabowie, czy jaka to jest ludność, ale generalnie islamistów. I mamy kraj fikcyjny, w którym bez problemu można odgadnąć, że jest to współczesna Syria. Ona się tak nie nazywa w grze, ale to jest to miejsce, tam są bojownicy o wolność wzorowani na Kurdach, a tych Kurdach, których przypomnijmy tuż przed premierą gry Amerykanie wystawili do wiatru. I w tym wszystkim po prostu gonimy za tym śmiercionośnym ładunkiem. I od samego początku było wiadomo, że w tym zarysie będą ci Rosjanie przedstawieni źle, a konkretnie jak w czasie apokalipsy. Już w takim pierwszym materiale w Game Informerze członkowie studia porównywali dowódcę złych Rosjan, niejakiego Barkowa, do pułkownika Kurca. I to miało być, już od początku było to zarysowane jako Rosjanie, którzy przeszli na złą stronę i zaczęli robić złe rzeczy. No tylko później się okazało, że w grze faktycznie widzimy, że te złe rzeczy, no, są bardzo złe. Oni od początku obiecywali, że Call of Duty będzie ostre, że to będzie taki powrót do tych drastycznych odsłon serii, że będą się działy złe rzeczy i tam faktycznie widzimy, jak rosyjski żołnierz bije kobietę leżącą na ziemi, bezbronną, jak na dźwigu wiszą powieszeni ludzie, jak w jakiejś retrospekcji, gdzie jedna z bohaterek jest młoda, Rosjanie wjeżdżają do miasta i rozstrzeliwują cywilów, tak po prostu wyskakują z ciężarówki, otwierają ogień do ludzi, czyli generalnie pełny przegląd zbrodni wojennych z użyciem gazu na cywilach. I tutaj się pojawił pewien zgrzyt dla Rosjan, bo obietnice były takie, że w tej grze nie będzie nikogo dobrego, wszyscy będą gdzieś tam w tych odcieniach szarzyzny moralnej wykąpani i nie będziemy wiedzieli, gdzie przebiega linia, a tymczasem dla Rosjan na pewno, a dla nas w sumie też jest to dość wyraźnie widoczne, że okej, Amerykanie, Brytyjczycy muszą podejmować trudne decyzje, ale są po prostu postawieni w ciężkiej sytuacji, i nie są idealni, a Rosjanie są po prostu bandą zwierząt. To jest ekspozycja na zasadzie przyłożenia ci do twarzy, patrz, jest tak, nie ma wątpliwości, ci są źli, koniec, kropka, nie walczymy z tym. Kampania Call of Duty nie bawi się więc w żadne subtelności, a sam przekaz jest stosunkowo prosty. Nawet pomimo tego, że nawiązują do czasu apokalipsy, a przez to do książki, na podstawie której czas apokalipsy został nakręcony, czyli do Jądra Ciemności. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy gry nawiązują do Jądra Ciemności. Tak było chociażby w przypadku kapitalnej gry Spec Ops The Line, no fabularnie kapitalnej. Dzieło Konrada jest dosyć uniwersalne. Dlaczego więc konradowskie motywy zaprezentowane w czasie apokalipsy nie wzbudzały tylu kontrowersji wśród Amerykanów, a konradowskie motywy w Modern Warfare wśród Rosjan te kontrowersje budzą? To był amerykański film i pokazali
tego pułkownika, który, mówiąc po naszemu, się zbiesił, ale to był ich człowiek. Ich człowiek, który gdzieś tam mu coś poszło nie tak w jego głowie i stał się zły. A tu pokazują Rosjan w rosyjskich mundurach, z rosyjską bronią, którzy robią takie rzeczy. To jest zupełnie inny wydźwięk. To jest dla zwykłego widza, to nie jest czytelne. Dla amerykańskiego widza było czytelne, że to był człowiek, który był chory psychicznie w tym Wietnamie. On był nasz, przestał być nasz. A tutaj mamy złych Rosjan. No dobrze, coś tam się podziało, ale to są po prostu źli Rosjanie. Ja się osobiście nie dziwię Rosjanom prawdziwym, że im się to nie podoba. Gdyby ktoś nakręcił taki film lub zrobił taką grę, gdzie byłby polski generał, który nagle w Faludży czy w Afganistanie uznał, że on zrobi swoje porządki i zaczął robić takie rzeczy, to mielibyśmy protesty pod siedzibą Activision w Warszawie. I to jest dla mnie w pełni oczywiste. Bo tak, tu jest szarzyzna moralna, tu jest to w jakiś sposób zaciemnione, mamy pokazane, że to są, nie są regularne jednostki działające na polecenie rosyjskiego rządu tak do końca, że to jest jakiś fikcyjny kraj, fikcyjna sytuacja, ale Rosjanie są w Syrii, tu i teraz. A ten kraj nazywa się inaczej w grze, ale to jest w zasadzie Syria. Taka, a nie inna tematyka gry jest o tyle kontrowersyjna, że możemy ją bezpośrednio odnieść do tragicznych wydarzeń, które możemy dzisiaj obserwować w wiadomościach internetowych bądź telewizyjnych. Oczywiście przekaz jest inny w zależności od kraju, w którym te wiadomości są wyświetlane. Jednostki zresztą rosyjskie wykonują w Syrii zadania, które nie są jednoznaczne dla opinii publicznej. Możemy się i będziemy długo się zastanawiać, czy to, co oni robili, było dobre. Oni wspierają reżim Asada, który był reżimem totalitarnym, może autorytarnym bardziej, ale w każdym razie miał na koncie wiele zbrodni. Oni ich wspierają dla swoich politycznych korzyści. Tak samo jak Amerykanie wspierają w Syrii konkretne ugrupowania dla swoich politycznych korzyści, zresztą cynicznie, bo tak jak wspomnieliśmy, Kurdom powiedzieli: okej, współpracowaliśmy, a teraz nie współpracujemy, koniec. Tam się odbywa normalna gra mocarstw, dokładnie tak jak w XIX wieku, jak w XX wieku, każdy dba o swoje interesy. Jeśli wejdziemy na stronę Ministerstwa Obrony Rosji, to tam jest osobna zakładka, osobny taki mini portal o działaniach w Syrii i tam są dwa główne zadania. Od razu dostajemy po twarzy takimi dwoma wielkimi napisami: odtworzenie życia cywilów i walka z międzynarodowym terroryzmem. Jak wiemy, sytuacja w Syrii jest niesamowicie skomplikowana. Tam walczą ze sobą cała masa różnych ugrupowań. One też przez lata się zmieniały, pojawiały. Tam było i ISIS, i bojówki kurdyjskie, i bojówki pro-asadowskie, i armia Asada, i bojówki demokratyczne. Naprawdę ciężko się w tym połapać i dlatego Rosjanie po prostu każdego swojego przeciwnika nazywają terrorystą. Oni na tej stronie na przykład pokazują, jest na YouTubie cały osobny kanał, gdzie pokazują ataki z powietrza na te siły. Takie 15-sekundowe pokazy bombardowań. Tam są pokazane zdjęcia, jak saperzy rosyjscy rozminowują teren. Był nawet taki zorganizowana wystawa. Jechał pociąg po Rosji i pokazywał zdobyczny sprzęt, zdobyty na terrorystach. Co ciekawe, często sprzęt poradziecki, był tam sklepik z pamiątkami. To jest postrzegane, albo może nawet nie postrzegane, bo to jak każdy Rosjanin to postrzega, to jest inna sprawa, to jest reklamowane, mniej więcej tak samo jak wojna w Afganistanie w latach 80. Nowe Call of Duty wzbudziło tak skrajne uczucia, że marketing gry w Rosji praktycznie nie istnieje. To jednak nie wszystko. W ruch poszła popularna dzisiaj forma protestu przeciwko jakiejś produkcji, czyli review bombing. Wchodzenie na strony agregujące recenzje, takie jak na przykład Metacritic, i wystawianie grze najniższej możliwej oceny. Rosyjskie Activision w ogóle nie zdecydowało się na sprzedaż gry na fizycznych nośnikach w Rosji. Sony w ogóle nie zdecydowało się na sprzedaż w żadnej formie. Na PlayStation nie da się kupić tej gry w Rosji oficjalnie. Reakcja była tutaj dość wyraźna ze strony wydawcy. Reakcja była wyraźna ze strony influencerów, którzy mieli grę promować. Jeden z nich o pseudonimie Miedowy powiedział wprost, że jak zobaczył kampanię, to zerwał kontrakt, nie będzie brał udziału w rozgrywkach takich promocyjnych na premierie. Miał być stream, mieli influencerzy grać. On powiedział, że w takie gówno grać nie będzie i że to jest skandal i że on tego nie będzie promował i nie chce być nigdzie podpisany. Niektórzy wskazują, że na to mógł mieć też wpływ wydarzenie z dnia premiery. 20-letni żołnierz syberyjski Tatar na wschodzie Rosji, w regionach Bajkału, otworzył ogień do kolegów. Zginęło 8 osób, 2 zostały ranne i
No takie wydarzenia zawsze mają wpływ, w Ameryce zresztą też masowe strzelaniny na kampanie marketingowe. Activision zwinęło te działania marketingowe w Rosji gry, a Rosjanie swoją drogą zaczęli, jak zobaczyli tę grę na własne oczy, zaczęli bombardować grę na Metacriticu, obniżając jej ocenę bardzo wyraźnie, bo jak patrzyłem przed materiałem, to ocena była około 3,3-0 w zależności od platformy. Oni dość wyraźnie pokazali, że nie bardzo im się to podoba. Ale rosyjski żołnierz zabijający swoich, to jest słaby temat przy okazji gry, w której pokazujemy Rosjan strzelających do cywilów. Ale to nie jest pierwsza taka sytuacja. Przez misję No Russian na lotnisku w Modern Warfare 2 także się pojawiły kontrowersje, także to było głośne, także było oburzenie i także się pojawiły ograniczenia w sprzedaży. Wycięto tę misję z wersji PC-towej. Nie sprzedawano gry na fizycznych nośnikach, na konsolach, bo się tej misji nie bardzo dało w tej formie wyciąć, więc na konsolach była sprzedawana gra tylko cyfrowo, więc też jakby ta historia nie jest niczym nowym. Rosjanie regularnie się oburzają na tego typu wątki, zresztą tak samo było w przypadku Company of Heroes 2, gdzie z kolei Armia Czerwona podczas II wojny światowej też została pokazana w nie najlepszym świetle, mówiąc eufemistycznie. Tam też były protesty, też były ograniczenia w sprzedaży. Także to nie jest nowa sytuacja. Rodzi się więc pytanie, czy takie oburzenie jest uzasadnione? A może za tym oburzeniem kryje się coś więcej niż tylko przedstawienie swoich krajanów w złym świetle przez kogoś innego? Powiem ci szczerze, że to jest bardzo emocjonalna reakcja. Emocjonalna i jeszcze podbita, bo to jest propaganda, w której jedna i druga strona żyje od lat. Rosjanie od zawsze praktycznie, no nie ma już ludzi, którzy tego nie pamiętają w zasadzie na świecie, żyją w poczuciu oblężenia. My na to tak nie patrzymy, bo Polska sobie żyje obok sąsiada, który jest groźny. No militarnie z Rosją sam na sam nie mamy szans, my się ich boimy. Są Iskandery w Kaliningradzie i tak dalej, ale Rosjanie nie czują się aż tak potężni, choćby chcieli. Oni widzą, że naprzeciwko nich jest najsilniejszy sojusz w historii ludzkości, NATO. Sama Ameryka wydaje na zbrojenia kilka razy rocznie tyle, co oni. I ma bazy wojskowe w Korei, w Japonii, w Europie, w Turcji. A Rosja jest trochę w tym sama. No, to jakby jest trochę ich wina, że nie mają sojuszników, bo nie bardzo mają co zaoferować. Tak jak Amerykanie, którzy mają choćby kulturę, styl życia, który ludzie chcą kopiować, chcą żyć jak w Ameryce, chcą być z tą Ameryką. Rosjanie nie mają takiego wpływu kulturowego, oni się czują oblężeni. Jeśli widzą kolejny przykład gry, filmu, to nie jest ważne, produktu kultury, który uderza w nich, pokazuje ich jako tych złych, pokazuje całemu światu, oni mają pełną świadomość, w to zagrają ludzie na całym świecie. I to będzie budowało wyobrażenie o Rosji wśród nastolatków, którzy będą żyli kolejne 40-50 lat, kształtowali wygląd rzeczywistości. Ta gra w jakimś tam niewielkim stopniu umacnia to poczucie, że świat jest podzielony na dwa bieguny, złą Rosję, dobry Zachód. Oni to widzą i oni są na to wyczuleni. Nie lubią tego. To jest bardzo skomplikowany temat, bo są w dużej części sami temu winni, że świat ich tak postrzega. Ale to nie ma dla nich takiego znaczenia. Oni po prostu wiedzą, że żyją w obozie przeciwnym, że są atakowani, że nie do końca sprawiedliwie według nich są przedstawiani źle. I to ich boli. I każdy naród na świecie by się czuł z tym źle, gdyby w wartym miliony dolarów produkcie, który trafi do dziesiątek milionów ludzi, został pokazany jako zbrodniarz. Tak samo jak był serial niemiecki, między innymi tam było pokazane AK jako, polskie AK jako zbrodniarze. To był serial o znikomym wpływie na światową kulturę w porównaniu do Call of Duty. A dla nas to było ważne i bolesne. Wielu ludzi się procesowało z producentami tego serialu. Weterani się wypowiadali. To był temat medialny. To było bolesne. Według mnie nie chodzi nawet o to, czy to jest sprawiedliwy gniew Rosjan na Call of Duty, czy niesprawiedliwy. Ja bym go po prostu rozumiał. Każdy naród na świecie by odbierał to tak samo. I podejrzewam, że Amerykanie tak samo boleśnie odbieraliby te wszystkie wytwory rosyjskiej kultury, w których to Amerykanie są źli. Bo są takie.
tylko że wytwory rosyjskiej kultury nie są znane na świecie. Na tym też polega sukces Ameryki jako globalnego hegemona, że oni mają do zaoferowania coś, co ludzie biorą. Oni, ich kultura jest popularna na świecie. Nawet jeśli filmy Michaela Baya nie wszystkim się podobają, to generalnie to są kasowe hity. Ludzie je kupują, oglądają, fascynują się nimi. I oni w ten sposób zdobyli wpływ i oni mogą pokazywać, kto na świecie jest zły, kto dobry.